Zdravíčko, dámy a pánové. Zrovna jsme zachránili Triss z Nilfgaardského vězení, kde ji brutálně vyslýchali a dost se tu na ní podepsalo, jak fyzicky, tak psychicky. Nicméně, jak je vidět, tak Geralt z Rivie se rozhodně nedrží zpátky, protože kvůli Triss klidně vybije celý Nilfgaardský tábor. No jo, starý dobrý Geralt. Samozřejmě, jak jinak musíme ještě Triss odevzdat a hlavně spíželi vyvést ještě tady odsud tady toho místa, které je plné mrtvo, takže jak jinak, půjdeme dále. Tak, Triss, jsi za náma? Jak jinak. Rozdělme se. Jo, rovnou, jo? Nechci tě zase ztratit, samozřejmě. Triss. Tak? Nechtělbym druhý raz vyciągać cię z takiego bagna. Nie martw się. Poradzę sobie. Spotkamy się na obradach. Dobrze. Ano, ano, tak je to správně. Krucinál úrovně, jo? Kolik jsme jich dostali, to mě zajímá. Eh? Tady to není vidět, to je jedno, já je stenak za chvilku dostanu. No dobrá, tak jo, je dobrý, je právě správně, že nás rovnou upustil už jen kvůli tomu, že my se s ním samozřejmě jak jinak setkáme ještě na úje toho jednání, které by tady mělo být ohledně Henselta. No, ono toho tady bude celkem dost. Samozřejmě jak jinak. Jsme teď v Clockmoon a to znamená, že tady bude samozřejmě jak jinak. V nový lokaci budou samozřejmě nové věci. Teraz mi to mówicie? Nie pracuję z czarodziejkami. Wycofuję się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Zresztą wziąłeś już część pieniędzy. I zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. Wiedźmin Geralt! Co za spotkanie! Możemy porozmawiać? Nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy, a już na pewno nie tutaj. Clockmoon to intrygujące miejsce, zwłaszcza dla naukowców. Potrzebujemy kogoś do ochrony ekspedycji. Ohoho, nekecej te, výprava. Co je to za výpravu? Mnie to całkiem zajmalo, jelikož ta Nilfgaardiani vždycky nemají to úplně správné místo, kam mají vždycky vlíst, takže oni vždycky hledají problémy nebo něco na ten způsob. Co to za ekspedycja? Mamy niezbite dowody, że w Clockmoon znajduje się pracownia Ebdarcheny i potrzebujemy zbrojnego do ochrony przed plugastwem w kanałach. Szczegóły przedstawi ci nasza mocodawczyni, czarodziejka. Jo, czarodziejka, jo. Gdzie jest ta czarodziejka, która by tam miała iść? Znam się na potworach i czarodziejkach. Jak się nazywa ta wasza? Przykro mi, ale dopóki nie zdecydujesz się do nas dołączyć, nie możemy ci zdradzić jej imienia. W takim razie miło się gawędziło. Cynthia, nazywa się Cynthia. Tak to byla tahle kurva, no tak to jo. A kdo je to ten? Co Derhena robił w tym mieście? Wszyscy słyszeli o jego klątwie tysiąca dżinów, ale mało kto wie, że badał historię Clockmoon. Interesował go zwłaszcza upadek Wranów. W swoich pamiętnikach umieścił wzmiankę o pozostawionych tu archiwach. Namierzyliśmy jego pracownię. Wy? Tak właściwie to czarodziejka. Ale to my wiemy wszystko o Ebdarchenie. Doktoryzowałem się z Ebdarcheny. Droga do pracowni prowadzi przez kanały. No jo, no tak tohle bude rozhodně zajímavý. Jako samozřejmě můžeme si říct, jestli to promyslíme, ale nebo... A samozřejmě, pomůžu jim. Pomogę vám. Nie pożałujesz. Skąd wyruszamy? Uzyskaliśmy dostęp do dawnej krypty magów. Znajduje się pod tą wieżą. Nasi towarzysze już na nas czekają. Tak paráda, zakázka takhle ze začátku. Hnedka je mnohonásobně lepší život. No dobrá, tak jak jinak, tady tu rima to netka vychází, hnedka neboli máme tajemství, Clockmoon. No, bezvadná, jako opravdu hodně bezvadný název. Tak, ale já vidím vývězku a na vývězce bývají hodně zajímavé věcičky. Vzhledem k tomu, že tam bývají úkoly, tak ukažte mi, co tu máte hezkýho. Ježišmarja, smlouva na chrliče, tak to chápu samozřejmě jak jinak.
Ej, a mají tady mimozemšťany, jak jinak taky. Tak jo, výzva mocného Numi, to je dobrý. Počkej, Numi? Podle mě jsem někde slyšel. Mám pocit, že tehdy jak byly páky, neboli byly tady soutěže ohledně nejlepších to cápka s pákou, tak tyhle ty parchanti, jo, mám pocit, že tohle je přesně ono. Tady na toho parchanta prej si máme dávat pozor, už jen kvůli tomu, že on dle všeho a dle veškerých informací, on podvádí největším způsobem. Jojo. Jak? Zostałaś już czarodziejką? To nie takie proste. Zaliczenia nie wystarczą. Ale Filippa Eilhart wezwała mnie tutaj na ważny egzamin, więc pewnie już wkrótce zostanę. Egzamin? To tajemnica, więc nawet nie wiem, jak się przygotować. Na wszelki wypadek wkuwam wszystko po trochu. Powodzenia. Dalej mogę się zaopatrzyć u ciebie w eliksiry i zioła? Przecież ciągle jestem studentką, co nie? Każdy grosz się przyda. Samozřejmě, ha, tak jinak, jak jinak můžeme ještě změnit náš bezvadný účes. Ale mě zajímá divoký hon, to je taková vedlejší hovadinka. Ale já si od ní chci spíš něco koupit. Zbírám informace na temat dzikiego gonu. Pomůžeš mi? Dziki gon, pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jego istnienie nie zostało dotychczas potwierdzone, jednakowoż nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jednakowoż? No, tak, tyle przynajmniej zapamiętałam z wykładów. No jo, samozřejmě jak jinak, přednáška vždycky na čarodějnické škole, no jo, zajímavý. Tak, ale mě zajímá jistý elixír, teda pokud ho u sebe bude mít, tady to není. Je to ono vůbec? No jo, síla znamení, to nebude asi kurva ono. Mám pocit, že to ono nebude, ale... Kurci nál, tady ty hovadiny, nákras, to není ono, to taky není ono, já budu jen doufat, že tady ještě radši projdu věcičky. Elixír to není, Rafalda Bílýho nechci, tohle taky no, Hrom taky ne. Já nevím, 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 jestli teda vůbec mám to správný. Tohle to nebude ono. To není ono. Já jenom vím to, že tady je někde elixír, nebo měl by tady být někde elixír u nějakého překupníka. A jedná se o to, že když ho vypijete, tak byste měli porazit tady toho cápka, jelikož on ten elixír používá taky, jelikož podvádí teda ten parchant. A já ho chci vyzvat, ať jsme vyrovnaný, jelikož oba dva používáme elixíry a pak se u tehdy ukáže, kdo má větší sílu. Ale fakt netuším, který překupník to má. Jak tam sprawy stoją? Jesteś bardzo nieuważny albo bardzo niegrzeczny. Myślałem, że spotkam kolegów z dawnych lat, pogadam, powspominam, ale wszyscy odwracają głowy i traktują mnie jak powietrze. Czarodzieje nie słyną z uprzejmości. Mnie to mówisz? Wyrzucili mnie z Banart pod byle pretekstem. Widać, za często wygrywałem z rektorem. Wszyscy o mnie zapomnieli i mam tego dość. Pozbywam się ksiąg i amuletów. Nie chcę mieć już nic wspólnego z czarodziejami. Rzucę okiem, jeśli pozwolisz. A rzucaj nawet parą oczu. No jo, ty krásu, další čaroděj, krucinál. Ale ten má určitě zase své věci ohledně nějakého divokého honu. Rád bych znal veškeré informace, pane. Jest coś w twoich zbiorach o dzikim gonie? Lepiej się tym nie interesuj, bo to jeszcze nikomu na dobre nie wyszło. Zaryzykuję. Muszę wiedzieć, dlaczego orszak upiorów porywa młodych ludzi. Co się z nimi potem dzieje? Wiedza na ten temat nigdy nie została spisana, ale można ją posiąść. Więc chcę ją posiąść. W podziemiach Lok Muin znajduje się miecz, który niegdyś należał do elfa ze świata równoległego. Nikt go nie szukał? Niektórzy magowie nadal go szukają. Miecz jest dobrze ukryty. Powiadają, że ten, kto go posiądzie, zrozumie dziki gon. Ale czy to prawda? No určitě, ty vole, podstatu divokého honu, jen díky meči. No jo, paráda. Tak, pane, máte jenom zelenou plíseň a žádný elixíry, co mi děláte prdel. No tak jo, no. Krucinál. Já jenom doufám, že to skutečně ten elixír bude, ale velice o tom pochybuju. Krucinál? Zvyšuje sílu znamení, a to je jenom síla znamení, ale nic jiného to nedělá. Kurva, drát. Já fakt nevím, jestli to je skutečně ono. Třeba to bude teda ten obchod přímo vedle něho. Je to dost pravděpodobný, ale... Niech zgadnę. Oto mocarny Numa, a ja jestem jego uczniem. No i zepsułeś zabawę. Mocarny Numa łamie karki bykom, zgina żelazne sztaby, zwycięża każdego. Numa! Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dziewicze kapłanki. Teraz mogą być twoje za bardzo umiarkowaną cenę.
Oho, nekecej, že by to on prodával ten elixír nebo ty houby. Tak to počkej, ukáž mi to. Hej jo, tohle to bude ono. Ano, Bolika, no jasně, totální steroidy, jak to jo. Mám pocit, že tady ten parkant to teda dělá, no jasně, tady to máme přímo černý na bílým. Kurva drát, tak jo. Já bych si to teda jedenkrát koupil, prosím, pěkně pane, a je mi jedno, kolik to stojí. Tak, ty si teď dělej kliky, úplně v klídku pane, já tady jednoduše udělám, rozdělím si nějaký ty svoje body a vypiju si nějaký ten elixír, ty krásu, 3 body. Co mě jáš prdel, já to nemám, jo. Tak, jeden rozdělím semle, druhý semle a třetí semle, všechno bude dobrý a dokonce mutantské věci. Tak, můžeme zmutovat, slabý, to bude ještě slabý, mutant, regenerativně dosahu, to je k ničemu. Slabý, vylepšení? A to je jen adrenalin, ty vole, slabý. A, mutagen síly. Ale jen 2 zbroje. Nemáte něco moci? Ten červený bych potřeboval, ale kurcinál, já ho někde zkusím schrastit. Jo, větrný mlývír. Fakt zajímavá zážitost. Ale v tuhle chvíli je to celkem k ničemu. Protože nemám talenty. No dobrá. Tak jo, vypijeme ten elixír a pustíme si do toho parchanta. Takže ta sračka, tu bych mohl rovnou zahodit, ty vole. Jak jsem si mohl myslet, že to bylo, že by to mohlo být ono. Tak jo, ty vole, to kolik nám to dá? Geralte, tohle změní celou tvoji podstatu. Mám pocit, že takovýhle elixír si v životě neměl. Jen si odej. Úplně ti vidím, úplně tě teď v tuhle chvíli vidím, jak ti rostou bicáky a úplně ty kráso. Takovéhle Geralta jste v životě neviděli. Jo, a už ho nikdy neuvidíte stejný, jo. Geralte, mám pocit, že srdeční závada se netka blíží, a to je jedno. Pane, tentokrát vás vyzvu. Zgubíš tu, co? Bohužel jsem tu naprosto přesně. Ty jsi mocar Nenuma? Kdo pyta? Ktoś, kto chce sprawdzić, czy dali ci dobre przezwisko. To przyjdź do cyrku i zobacz, jak rozpierdalam łańcuchy, co mnie nimi owijają. W gębie to jesteś mocny. No to wkurwiłeś mocarnego Numę. Wykładaj forsę i dawaj łapsko. Jo, takhle. On si až moc troufal, netuší, že jeho tajná přísadu už jsem taky získal, takže teď to bude fakt na sílu. Jen se ukáž. No jo, ale bicák má, jo, tak tohle je až moc jednoduchý na tady tu hovadinku. On fakt jenom dělá kliky? Tak to asi moc úplně moc nepochodí. No jo. A je po něm. 200 ore jenom mých, děkuji pěkně. Na cycki melitele, nikt mnie jeszcze nie pokonał. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dam ci coś, żebyś nie rozpowiadał, żeś pokonał mocarnego Numę. Jak się dowiedzą, żem przegrał, wyrzucą mnie z cyrku. Mocarny Numa musi być niezwyciężony. Przyjmij to ode mnie i nie kłap dziobem. Dzięki. No jo, no tak jo, bezwa, budeme teda drżeć hubu jen za to, že abyste mu nevyzničili nějakou jeho kariéru. No dobrý, tak jo. Tak, to by se porazil tady to cápka, jelikož pokud bychom ten elixír nevypili, ten by nás rozdrtil na malinký části, ale fakt jen ten elixír trvá jenom pár vteřin. Zvláštní. No tak dobrá, pustíme se do tajemství Lockmoin. Čarodějka a hlavně ta svině, kurva drát, která nás, no, jistým způsobem celkem obelstila, ale spíš Filipu, takže je, to je jedno, v pohodě, mně je to celkem jedno, já si s ní poradím. Ale Filipa by vyškrávala oči. Já jako doslova mám pocit. Okej. Bądź gotów. To on zabił Van Hemara. I wielu innych czarodziejów. Wiem, kto to jest, Cynthia. Masz tupet, żeby przebywać w tym samym mieście co Filipa i nawet nie zmienić imienia. Filipa wypadła z gry. Została aresztowana. A ja miałem nie żyć, ale żyję. Błąd. Poważny błąd. Proponuję układ. Jo, dohodu, jo. Tak to určitě, ale nejdřív se zeptám, co tady hledáš. Czego tu szukacie? V pracovní Darcheny wciąż mogą być księgi i dokumenty potrzebne Cesarskiej Akademii Nauk. To nawet nie było zabawne. Kłamiesz. Nie wiadomo, co znajdziemy w pracowni. Darchena był utalentowany, ale był też dziwakiem. A co macie nadzieję znaleźć? To tajne. Nie mogę powiedzieć, ale niezależnie od tego potrzebujemy pomocy. Pracownia znajduje się pod obozem Redani, do którego nie mamy wstępu. Chcieliśmy przejść kanałami, ale nie damy rady bez wojowników. Jo, schopného, ale jako čáry vám nějakým způsobem nepomůžou?
Tak, węz z tym. Jeśli zawrzemy jakiś układ, to na pewno nie na twoich warunkach. Wysłuchaj mnie! Mów. Wiedźminie, pomóż mi wykonać misję, otworzyć pracownię Darheny. A w zamian? Czytałam raporty wywiadu. Znam twoją przeszłość. Jest tam coś bardzo ciekawego, o czym nie pamiętasz. Mogę cię zmusić. Nie, nie możesz. Będziesz mnie torturował? Oboje wiemy, że nie. Jo, myslíš si? Má ta moje ostrá čepel na zádech, myslíš, že... Ha, se mýlíš. Ještě se k tomu vrátíme? A dobře, pomůže mi? A nebo jí to absolutně hodíme na hlavu, já nevím. Buď nebudeme pracovat pro Nilfgaard, ale já jí pomůžu. Ono to z začátku půjde, ale nejspíš na konci kuchnu, ale to je tak jen můj názor. Nech bude. Pomůže vám otvořit pracovně. V zaměn povím ti všechno, co mohu. No, ano, no, to dobrý. Stojí. Ještě jedno. Jo, Geralt musí mít své vlastní podmínky. Zawarliśmy układ. Miecz mogę wyjąć znacznie szybciej. Nie próbujcie mnie oszukać. Mogą to być... Przesnie tak. Albo pokrewny gatunek, a może inne monstra, które... Taki już jest ten świat. W kanałach są potwory. Ja wie, już dete, ježišmarja, ale oni są strasznie rychli. Ja to tady jeszcze musím celý vybrat, protože orenky a všechno tohleto. To tady nemůžu jen tak nechat. Krut signál 30 orénu. To bych tady jen tak nechal, tuto jako vůbec, ty vole, tady budu klidně vybírat hroby, mě je to úplně uprdele prostě. Já to tady chci všechno, každý oren, který se válí, všechno. Jo, a můžeme dokonce prozkoumat mapu, jo? Zvláštní. No dobrá, tak jo, pomůžeme teda těm Nilfgaardským parchantům. A zdá se, že by to mohlo být celkem i výhodné, jelikož oni mi otevřou cestičku. A já je pak možná kuchnu, takže nějakým způsobem, ale tak. Třeba je kuchnout nebudu muset, ale tak podle toho, co si pamatuju, tak bych je nejspíš kuchnout musel. A nebo budu muset. Tak co, bojíte se jít dál, nebo vidíte nějakého utopence? A kdo je jedno? Šarmířský parchant, jakožto Geralt z Rivie by měl jít první. Ohnilci, ty vole, ty jsou vždycky všude. Tak jo. Geralt, ty vole, ty parchanti ubírají jako hodně, kurva draty, jak moc jsou přelevelení tyhle ty zmrdi. Tak jo. Hezky v klídku, tohoto bude vyžadovat pořádný elixír, nějakou tu vlaštovku, možná hrom přímo do žíly, ale... Jo, dobrý, aspoň, že to není moc daleko, už jen kvůli tomu, že bych to nechtěl zase dobíhat nebo jistým způsobem stříhat. Kruciál, vy se furt jen krčíte vzadu? Geralt všechno musí samozřejmě jak jinak odřít sám? Kruci, já nechci levely. Já chci pít elixír, tak Geralte? Nějakého toho havrana, nějaký ty damage, tady nějaký to elixíry, dobrý, toho tu svini nepotřebuju, ani netuším, k čemu by mi byla. Tak Geralte, hoď to v sebe. Jo, ty krása, taky vy se teď v tuhle chvíli něčeho napil, ale bohužel. Jo, pot už hnedka s něho srší. Dobrý, paráda. Rychle to uložím a zabijem ty parchanty, ta smeč. No jo, tak jdem na to, ukládám to a jdeme na něj. Chtěl by to Kven. Tak. Důl? Ježiš, proč je to ohnilec, prej důl. Ne. Ty vole, ty jsou mocný jako svině, ty vole, jak jen mám porazit ty sparchanty. Jako fakt, jo. No tak jo. Do třetice všeho dobrého. Tohle snad už ani není možný, ty parchanti ubírají strašný haldy. No jo, budeme si muset dělat mnohonásobně větší pozor, protože ty parchanti jsou fakt mocní. Ty vole, jo, hezky v klídku. Já fakt budu muset dát nějaký ty svoje... Klides, ty znamení fakt tím způsobem hodně dobrý. Využívat to, že mám tady sebou čaroděje, takže... Hezky v klídku, nechci tam mezi ně vlítnout jako kamikadze. Necháme, ať se zabijou sami ty zmrtci. Tak jo, hezky se odbouchněte. Velký ohnilci, moc monstrózy, silný zmetci. Jak jsem mohl říct si, že bych jasně dal jednoduše? V žádném případě to takhle nefunguje. Dobrý, už z nich zbyly jaký hovadiny. Tak jo. Pojď, čarodějové! Paráda, tak jo, Geralt z Rivie funguje dále. Zatím neporážen, teda podle toho, jak to oni viděli, jelikož já už jsem viděl třetí pokus. Ale to je jedno. Geralt furt žije. A furt vidím. Ty vole, Andriagi? Tak jo, Geralte. Zdráme, ne? Půjdeme zpátky. Kurva, dráta, to vidím trochu královnu. Hnedka je všechno špatně, zabijte je.
Mám pocit, že pokud mi zabijou kámoše, tak to nebude dobrý, takže si musím pustit do tý skurvený Endriarží královny, ale vypadá to, že jim moc neobírám, musím asi nejspíš dozadu, no neboli jít napadnout dozadu, že kvůli tomu, že tam má ten skurvený kokon a to ji nejspíš bude velice ubírat. Tak, kluci, tam běží Geralte? Ježišmarja, ona vlastně je to jedovatá hovadina. Jedovatý pavouk. Vlastně když tak vezmu, tak Endriargy jsou vlastně pavouci. Ježišmarja, takhle ze zadu a pojď. Ještě. Skvělý pancíř, ty vole, fakt? Já tady zkusím ji napadnout ze zadu. Dělej, Geralte. Jau. Dělej. A je to. Tak jo. To by měla být královna. Jestem pod wrażeniem. Wywiązuję się ze swojej części umowy. Mam nadzieję, że zrobisz to samo. Bądź spokojny. Słabi, silny, zdrowi, tak to się aspoň całkiem bude hodit, alespoň. Jak jinak, ty parchanti prostě a jednoduše musí zdrhat, neboli absolutně se nezapojovat do naší hrátek. Tak jo, tak jo. Laboratoř by měla být tím směrem, takže to znamená, že když to projdu tady turima, tak by tady měly být nějaký sekrety? A myslím, že se na sekrety můžu zdaleka vykašlat, takže jedeme odsud, mě puste. Do prdele, já nemůžu kvůli těm přízrakům. Tak jo, buď projdu, anebo jednoduše zdrhnu, a ne, já na ně kašlu nějaký přízraky, já nepotřebuji žádný loot, Geralte, promiň. Nie jestem szczurem, żeby po kanałach latać. Czego szukamy? Jakich grobów pomóc? Ty, może coś da się uszczknąć dla nas? Zadrzyj gębę, sierżant, usłyszy i wpadniemy w gówno. Ale pomysł dobry. Jako fakt, jo. Redańskie skurwysyny. Já nevím proč, dámy a pánové, ale ta polština, ta je fenomenální. Ty jejich názvy a jak všechno pojmenovávají, paráda. Mně se to fakt líbí, ty krása. Kdež tu musí být vejště? O ile naši experti jsou věrygodní. Ebderhena zajmował się iluzjami, między innymi. Eksperymentował też dużo z golemami. Ponoć można było z nimi rozmawiać. Poezji wprawdzie nie rozumiały, ale... Skończcie z tymi zachwytami. Tak, to iluzja. Znalazłam punkt zaczepienia zaklęcia. Odsuńcie się! No dobra, tak jo, ja se teda odstoupię. Poczekaj. Ty nejsi Keira, kurwa drát, nemáš talisman, no ale tak ona má zase kouzla, to je její věci. Mogę stać przed ogniem, albo przed jak ryba. Chociaż nie mam igły, mówią, że przeszywam. Czym jestem? Ostrożnie z odpowiedzią. To może być pułapka. Typowe dla Ebderheny. Był geniuszem, ale miał skłonność do złośliwych żartów, zupełnie jak dziecko. Zatem grupa dorosłych znawców tematu powinna dać sobie radę. Owszem, to trywialne. Czy to jednoduchy tak prostie odpowiedź, ne? To w pohodzie. Ból. Odpowiedź nieprawidłowa. Tak, szpatnie. Niemożliwe! Tyle lat wspólnych badań! Po co szlam to było? Tak szkoda, no. Cápek, co odpowiedź szpatnie? Schoří na prášek, no ne úplně na prášek, ale rozhodně připraví ho to o většinu kůže a no prostě ho to zabije. Tak, já fakt netuším, jaký má být ten jeho, řekněme, heslo, takže, Geralte? Tak krutký lub dvůký, přijde nocou lub v děň, pěkné lub paskudné, leč tylko tvůj. Ty krása, tak tohle bude fakt hodně těžký. Já fakt netuším, napadá někoho něco? Prosím, pomoc. To v dětinství byl dobrý v zagadky? Darujte, ale... Ja nie wezmę w tym udziału. Na zapiecku leży leń, nic nie robi cały... Dzień. Dzień przychodzi w nocy lub w dzień? Przecież to nie trzyma się kupy. Dzień może być krótki lub długi. Jak cień. Tyle, że cień nie może być piękny lub brzydki. A dzień owszem. Jest też powiedzonko, mieć swój dzień. Ale nie wszystko się zgadza. Gdy byłam małą dziewczynką, graliśmy na fanty. Tutaj stawką jest życie. Tio, takže já nevím. Asi bych řekl, že sen, ten má i noční můr, já nevím, den je starší smrt. Zkusím sen, nevím, jestli to je pravda, ale ty kráso, nejspíš tu zařvu nebo ne, nebo to střihnu, je to jedno z toho, takže sen? Sen. Odpověď. Pravidlo. LOL! Správně? Jo, kurva drát, já jsem si říkal, tohoto byl naprostý tip. Já jsem fucking typoval, kurva drát.
Ok, tak jo, dobrý. Jsem si dobře stipl, tyjo, to je dobrý typovat. Ono právě, co může být hrozný a co může být dobrý, já nevím, prostě se, no, to je pěkný. Noční mury, může to být i dokonce pěkný věci. Jo, tak kdo ví. Kráte, kurva, Moonwalk, to jako to nefunguje. Pust se! Já chci projít. Miráte? Funguješ? Co takhle? Odskočit? Nebo já fakt netuším, co tady on dělá, protože to asi není zaklínačský styl boje. Ale... tohle je dobrý. No nic, no, jak se zdá, jak se to seklo, takže se zde objevíme za krátkou chvíli. Tak, paráda, uvidíme, co bude dál za těma skurvenýma dveřma, ale doufám, že tentokrát se ty dveře už nebugnou. Geralte! Jako vážně? Tahle elfka? Změní až prděl, já se nemůžu o ní pohnout, už jen kvůli ní. Tyhle ty dveře jsou fakt prokletý. No, je poznat, že tady i Adalbert má větší problémy než Geralt, už jen kvůli tomu, že tohoto prokletího taky sužuje, kurva drát. Adalberte, pust mě dovnitř. Díky. Kurva drát, on taky nemůže projít, a už může, dobrý. Tak jo, konečně. Ktoś tu byl před námi, celkem nedávno. No. Tak konečně, počkej, rád máme tady nějaký speciální věcičky. Třeba já nevím, nějaký orény. Nilfgaardské. To kolik má to od ta hodina? Já vím, že Nilfgaardské začínají být celkem dobrý. Už jen kvůli tomu, že to dává procentuálně celkem hodně vysoko. Kolik? 2? 15? K čemu mi to bude takových 15 orénů? Jako jasně, 15 orénů je hodně dobrých, ale ty vole, proč se budu nosit 6 kg navíc? Ale vidíte, tady jsou 16 orénů, jsem si jich zrovna našel. Ráda. Tak to ani nemusím prodávat. Tak, nový dveře. Vypadá to na Doomslayerův ten znak ve prostředku. Možná, tak uvidíme. Prosím. A do prdele, oni tady jsou redanský. No neříkejte, tohle bude bitva století, fakt že jo. Tak jo. Nejdřív samozřejmě nějak jinak, ty kušníky, zmetky, skurvený, ty parchanti vždycky zaslouží si největším způsobem chcípnout jako první, jelikož nás jinak otravujou, nebo fakt netuším, co by jinou dělali. Ale jak se zdá, tak díky tomu, že mám čaroděje na svým vlastním místě, hlavně mám je tady jakožto kámoše, neboli alespoň prozatím, tak jsou tak nějak užiteční díky tomu, že aspoň dávají oheň a blesky, takže máme tady cápka na oheň, ženskou, už dávali ženskou na oheň a chlapa na oheň, na blesky, takže díky převelice. Tak dělej, Geralte, usekej je do té doby, dobře. Paráda. No, jak to vypadá, tak máme novou hádanku. A tahle hádanka bude mnohonásobně horší, že ano. Tak, jaká páka je tentokrát ta haranka? Grupa podružných přes mrok vendrovala. Nad nimi třech převodníků i trojka jich zostala. V noci šli za smokem o veřových splotoch. I za srebrnou paňou, kdy našla jim ochot, aby pokazat obliče. V deň viodla jich kura skarbiec. Jej bogactv nezničen. Ktoś tu narzekał na zbyt łatwe zagadki. Zastanówmy się. Jest 9 nisz z freskami. Mamy 3 grupy nisz po 3 freski. Zagadka mówi o trzech przewodnikach nad wędrowcami. Przyjrzyjmy się ilustracjom na freskach i poszukajmy odpowiedzi. Mogę się wypowiedzieć, co myślę o zagadce, ale nie będę brał udziału w rozbrajaniu mechanizmu. Mam złe przeczucia. No, tohle bude rozhodně těžký, ty kráso, nějaký skurvený věci. Tak jo. Tak se podíváme a zkusíme to nějakým způsobem teda vymyslet. Tak tady to vypadá jako, co to je? Fakt netuším, co to je. To máme tady nějakou aspoň něco napsaného, legendární poklady, děkuji pěkně. Co máme dalšího? Ježíš, tady budou sami ty hovadiny a hlavně tady budou vodítka k tomu, aby jsme to mohli říct rovnou, co? A orény, ty se celkem hodí. Takže to aspoň, že něco a železná ruda. Ty vole, já nechci železnou rudu. Já jsem ji tak sebral, to je jedno.
Ono tady, jak se to přesně bylo viděno, tak tady by měly být nejspíš nějaký vodítka, možná? Je to možná, já fakt netuším, jestli se jedná o vodítka nebo ne, ale... Jednoduše musíme nejspíš poskládat nějak tyhle ty, řekněme, ilustrace? No nějaký tyhle ty obrázky pěkně za sebou? A pak možná nějakým způsobem se otevřou ty dveře? Já fakt netuším tyhle z toho uskupení, takže... Nějakým způsobem to zkusím střihnout a zjistit přímý výsledek, ať postoupíme dál, takže střih. No tak, podle toho, co jsem se dozvěděl, tak ta zkouška vždycky dopadne absolutně stejně a vždycky se stejným výsledkem, takže ano, tak nějak plus minus snad vím ty správné odpovědi, ale jak říkám, dopadne to vždycky stejně. Grupa podružných přes mrok vendrovala, nad nimi třech převodníků i trojka jich zůstala. Ne. V noci šli za smokem o vežových splotoch. I za srebrnou paňou, kdy našla jim ochota, by pokazat obliče. V den vjodla jich kura skarbec, její bogatstv nezniče. Tak, první verš. Co sądzicie o pierwszym wersie? Klepsydra jako symbol czasu. Wężowy smok połyka własny ogon, co symbolizuje nieskończoność, a więc czas. Gwiazdozbiór. Bo smok alchemiczny jest skrzydlaty. Każdy dobry alchemik zna się też na astrologii. Tutaj musi chodzić o gwiazdozbiór. Alegoria alchemiczna. Smok skrzydlaty jest symbolem pierwszej materii. Czuję są sami dracy, co? Krusy, jak to było? Dwójka nebo trójka? A gdzie draka, nie? To powinien być gwiazdozbiór smoka. Zajmę się tym. Sprawnie, drugi wers? Co myślicie o drugim wersie? Biała róża to symbol za... Księżyc. W alchemii utożsamiany z pierwiastkiem żeńskim i związany ze srebrem jako metalem. Na południu zakon jest słabo znany. Trupia główka jest za to symbolem śmierci i nilfgaardzkiej brygady Nausika, o której słyszeli wszyscy nilfgaardczycy. Nausika może być srebrną panną, bo mówi się, że za oddziałem podąża śmierć, a i sama nazwa pochodzi od kobiecego imienia. Ja, to bude měsíc. Według mnie to księżyc w pełni. Zajmę się tym. Tak, a trzeci wers. Co myślicie o trzecim wersie? Przepaść, urwisko. Starożytna alchemiczna zasada stanowi, co na górze, to na dole. Zagadka mówi więc o przepaści, urwisku. Trzeba czytać dosłownie. Chodzi o masyw Mahakamu, zasiedlony przez krasnoludy i gnomy, gdzie wydobywa się wiele cennych kruszców, niezbędnych każdemu alchemikowi. Góra Skarbiec to musi być wieża. Wedle legend na wieżach więzi się królewny i ukrywa zaczarowane przedmioty, których nie powinien znaleźć bohater baśni. Aha, to určitě. Já beru horu. Góra na tle nieba. Brzmi logicznie. Ja stanę przy tym. Tak jo, zkusíme to, bo ja určitě sranda. Buď jo nebo ne. Zajmijmy miejsce. Na mnie nie liczcie, ja chcę żyć! Tak? Twoja wola. Tak si żyj. Ja mam mít kurwa kam k hoře, jo. Kurwa drahé to bylo. Hora? Ja fakt netuším, jaká hora to kurci má bejt, ale tak... Počkej, hora. Ale to je spíš věž, takže... Beru horu. Jestli teda skutečně ona, fakt nevím. Ne, tak to bylo špatně. Má to být hora! Jo, klid, bylo to správně, jen jsem si vybral nejspíš špatně, kurva. Au, oni vlastně vybuchujou, ty zmrdí. Pojďte vy zmetci, jo, mám tě. Ježmarja, nevybuchujte, ne. Klid, tohle bylo správně. Jenom jsem se špatně posadil. Tak jo, já se posadím na to správné místo. Tak a tentokrát to snad už vyjde. Uvidíme. Vyčuvám intruza. A bohužel, pane. Co se dá dělat? Pane, že správně, dveře zatevřeli. Kurva, rád. Jo, on vlastně říkal, že on si hlavně vyzkumával a hlavně dělal ty jeho golemy. Paráda. Expedice se vykruša. Fakt? No, já jsem si fakt nevšim, do prdele. Golemoš. Golem. Legenda Darheny potwierdza się.
To tylko bezwolna maszyna stworzona, by wykonywać rozkazy i zabijać. Wypisz, wymaluj, nasz Wiedźmin. Rzeczywiście, powinienem się z nim dogadać. Ty? Co ty wiesz o golemach? Może i golemy nie napadają na karawany jak niektóre potwory, ale dobre bestiariusze poświęcają im wiele miejsca. Geralt, nie kwestionuję twojej wiedzy. Jednak to ja powinnam... Kwestionujesz. Jestem profesjonalistą. Wydobędę od tego tutaj słowo wyłączenia, albo ogłupię go i przełamię formuły. A więc mamy w drużynie i włamywacza. Próbuj, proszę bardzo. Nie mam złych zamiarów. Ani ja. Wiedz jednak, że to może się zmienić. Derhena musiał czuć się samotny, skoro uczynił cię elokwentnym. Mistrz uczynił mnie strażnikiem. Niczym mniej, niczym więcej. Ty zaś, póki stoisz, gdzie stoisz, jesteś gościem. No, takže to znamená, že jakmile projdu, tak jsem v prdeli. Jak to asi chcípneme, budeme muset sejmout, tak jo. Máš jméno? Czy stwórca nadał ci jakieś imię? Nazywam się Posłuszeństwo i Niewzruszone Trwanie. Jestem strażnikiem i najpokorniejszym ze sług. Imieniem golema jest słowo, które dało mu życie i które pozwala go zatrzymać. Musisz mieć imię. Nie mam nic na własność. Wszystko należy do mojego mistrza. Jakże mógłbym zdradzić ci imię, skoro istnieje, by chronić własność stwórcy? No jasně, no, golema vždycky jenom stráží. To by asi měl vědět, no. Pamiętasz swojego stwórcę? Oczywiście. Zostałem powołany do istnienia przez mistrza Derhena. Trwam z jego woli, z jego mocy, z zatopionej w kamiennych trzewiach konieczności. Derhena nie żyje. Ale wciąż żywe jest jego słowo, dzięki któremu istnieje. Nadal trwa jego dziedzictwo, które chronię. Imperia powstaną i upadną. Rzeki zmienią bieg. Lecz ja będę posłuszny jedynemu mistrzowi na mojej wiecznej warcie. No, tak tohle je konečně nějaký pořádný golem, který fakt jako stráží slovo. Tak, počkat. Můžeme na ně dát rovnou nějaký, ale myslím si, že golemové vždycky bývají odolní vůči magii, ale zkusit to můžem. Nie jesteś automatem. Máš świadomość. Myślisz. Potrafisz podejmować decyzje. Kurwa, drak. Jestem elokwentny. Potrafię rozróżniać gości i intruzów. Umiem również radzić sobie z tymi drugimi. Jednak wszystko, co mówię i robię, jest ograniczone przez precyzyjne formuły. Nawiasem mówiąc, jestem odporny na uroki. Powstrzymać intruzów. No já to věděl, že to vždycky nevíde, kurva drát, proč používám normálně magické věci proti golemům, když vím, že jsou odolný vůči magii. Já nevím, to jsou prostě moje maníry. No, buď to bude tím způsobem těžký, že prostě musíme sundat, anebo je prostě nějakým způsobem bychom je mohli obelstít, ale ho nějakým způsobem to nevyšlo, takže jediná možnost je během tady toho třesu všechny sejmout, takže... Šmara, tady se fakt všechno třese, vy z toho fakt musíte mít podívanou, to teda určitě. Jelikož tady fakt není skoro co vidět. To je v prdeli, ne? Oni hlavně dělají větší hovadiny, oni dělají... jo, do prdele, tohoto bolí. Já mám za chvilku nabitou abilitku, to by celkem šla vyzkoušet, já nevím, co to dělá. Tak, šmara, ne, jasně. Oni nabíhají a víc to ubírá, chtěl by to Kven. Dávaj Kven, děkuju. Šmara, kolik jich tady je? Neviděli jsme nahoru jen jednoho golema? Já mám pocit, že ten jeden golem by stačil jet na básceně, ale já ten se nebrání, to je dobrý. Jo, dobrý. Tak, jeden je tuhej, vypadá to, že je mrtvej, čarodějka ho rozsekala. Kruci, ale já nemám žádný elixíry. Si nemám do toho vzduchu, Geralté. Trošku zezadu a je to. Tak. Mrtvej, mám xko. A to si nechám. Kdyby náhodou byl Geralté. Hromadná smrt, když to aktivuji, tak ty cápci chcípnou. Dobrý. Tak jo, Geralte, chtěla by to silný útoky. A je to. No. Dokázali jsme to, sice jsme nějaký ty naše zaklínačské schopnosti nevyužili na tohle to všechno, ale tak to se radila. Ta misia to velký sukces. Může dostaneš avans. Jo. A co dostane tady náš zaklínač?
taky povýšení? O tom sakra pochybuji, ale ok, já tady teda prověřím všechno. Notatka Drcheny do zápisky, ty vole, 527 orénů? To si teda rozhodně nechám líbit. Tak, další zápisky, druhý zápisky, co je tohle? Dotyčącego notatka Drcheny, taky zápisky, samý zápisky. Cały czas drży. Jo. Tak počkej, Geralt, tady jsou třetí zápisky. Drchena píše tu o štěpách bakterií. Co? Jo, další iluze. Co to za urządzenie? Zrobiłeś, co do ciebie należało. Dostaniesz zapłatę i... Taką jak naukowcy? Zginęli, kiedy przestali być potrzebni. Nigdy nie byli potrzebni, ale Cynthia się uparła. Na szczęście byli na tyle uprzejmi, że bez mojej pomocy ostatecznie rozwiązali swoją kwestię. Ja nie będę taki uprzejmy. Adalbert? Wiesz, czego masz szukać? Tak jest. To wygląda na prototyp megaskopu. Nie miałam pojęcia, że się zachował. Do czego można to wykorzystać? Artefakt wykrywa więź emocjonalną z daną osobą. Wystarczy się na niej skoncentrować i można nawiązać połączenie. Idealne narzędzie dla szpiega. Tak. Pora wywiązać się z umowy. Co wiesz o mojej przeszłości? Byłeś jeźdźcem dzikiego gonu. Czytałam raporty. W Nilfgaardzie nie mają nic innego do roboty, tylko pisać raporty o wiedźminach? Nie o wiedźminach, tylko o tobie. Jesteś jedyną osobą, która była w orszaku i żyje. Nekecejte, Geralt jakożto jezdec honu? Jeszcze nieco? To wszystko? Interesuje mnie każdy szczegół. Nie ufaj Leto. Myślisz, że ufam ludziom, których ścigam? Dzisiaj jest twoim wrogiem, ale nie zawsze tak było. To já vím, no, tam říkal. A to není všechno, jak to, že byl Geralt jezdec? Jakie macie dowody na to, že byłem v dzikim gonie? Żadnych. Ale kłamstwa w raportach nilfgaardzkiego wywiadu karane są ćwiartowaniem. Tak, to rzeczywiście cywilizowany naród. Nie masz pojęcia, jak wielu ludzi się tobą interesuje. Bardzo ważnych ludzi. Tylko dlatego, że przeżyłem? Ktoś, kto był jeźdźcem dzikiego gonu, może być kluczem do rozwiązania zagadki orszaku. Oni też o tym wiedzą. Uważaj na siebie. No jo, ale mě zajímá dost velká věc ohledně Leta, ty kráso, fakt nemáme věřit? Skąd wiesz, že znałem Leto? Czytałam. Raporty wiem. Dlaczego mnie przed nim ostrzegasz? Bo cię lubię. Heh, jako fakt jo. Powiedzmy, że zaspokoiłaś moją ciekawość. Cieszę się, że jakkolwiek zdołałam zaspokoić Wiedźmina. No. Nedovolím ti tu věc odejít, já mám pocit, že bych jí sejmul za to všechno, co dělala. Rád bych si to vyzkoušel, jo, nejdřív si to vyzkoušíme a pak ji zabijem. Chtěl bym to vyprobovat. A nie chciałbyś žít długo i szczęśliwie? Jeżeli jeszcze raz się wtrącisz, opiszę to w raporcie. Możesz skorzystać, ale tylko raz. Udostępniasz tajemnice państwowe Nordlingowi. To też umieścisz w raporcie? Na pewno kiedyś zostaniesz dowódcą, Adalbercie. Ale zanim do tego dojdzie, bądź grzeczny i rób, co do ciebie należy. Paragraf 22 kodeksu mówi jasno. W przypadku podejrzenia o zdradę, dowódca misji przestaje sprawować władzę. Punkt pierwszy mojego kodeksu mówi, każdego zdrajcę należy zabić, zadając mu możliwie dużo cierpienia. No ja. Co? Kurwa drat. Tak jo. Mám kvéčko? Můžu to použít? Nemůžu to použít. Jak to? To by mohlo být mnohonásobně jednodušší pro mě, ale hold. Nedají mi takovou tu možnost ho tady rovnou rozsekat, takže. Hold, jenom ho rozsekáme jednoduše klasicky, takže. Je, ne, ne. On dělá ty skorodní blesky, ale máme na straně aspoň jednu čarodějku, tak aspoň žili, tak. Můžu použít kvěčko? Můžu ho tady totálně rozsekat. Tak to zkusím. He? Jo, takhle. Až takhle jednoduchý to bylo. Stačí mu dát jednu ránu a je po něm. Pojď, vole. Huh? Ok. Tego się nie spodziewałem. Multiplikacji uczą ich na drugim roku studiów. Że staniesz po mojej stronie, czarodziejko. Cóż. A teraz wybierz jedną osobę, z którą chcesz się skontaktować. Potem to zabieram.
Já nevím, dostane se k tomu potíží, ale to je jedno, setkáme se ještě, možnost taky, řekni mi víc o té o mé minulosti. Kurva, Geralte, já nevím, ale zkusíme. To jsme měli víc, ale to je víc, jestli mě to je všechno, Pověc to mi. Nechci, jsi... dobrý, to jsme věděli. Zobaczymy się jeszcze? Nie miałabym nic przeciwko temu. Możesz mnie znaleźć w karczmie. Ja, jasne. Nilfgaard ćwiartuje agentów za kłamliwe raporty. A co robi z agentami, którzy zabijają swoich współpracowników? Nic. Dopóki nie ma o tym pojęcia. Krucjnie, ale ja bych jej zabił taki. Wolałbym, żebyś nie podsłuchiwała, kogo będę podsłuchiwał. Nie będę ci przeszkadzała. Mam tu sporo pracy. Tak, schválně. Vernon, Marigold, Saskia nebo Radovid? Já fakt nevím. Marigold ten bude dělat nějaký ty svého blbosti, možná někde, kdo ví kde, ten parchant vždycky dělá nějakou humusárnu. Vernon ten bude dělat nějaký příkazy, kdo ví, Saskia, kdo ví, to je nějaký drák určitě. A Radovid a drák ten bude, co bude dělat? Zajímavě král, ten je dobrý. Twój ruch, panie. Tak. Widzisz, Carduin, ja bardzo lubię, kiedy przychodzi czas na mój ruch. Jak słusznie zauważyłeś, magu, on teraz właśnie nadszedł. Układ na szachownicy sprzyja ci, panie. Rzeczywiście. Pionki ułożyły się tak, jak chciałem. Moja królowa jest zagrożona. Nie tylko. Królowa nie ma ruchu. Wie, że musisz poddać, a twój skoczek nie jest w stanie przeszkodzić mojemu gońcowi. Jednym słowem, szach i mat, Carduin. Mam nadzieję, królu, że obrady w Lochmuin ułożą się tak, jak nasza partia szachów. Zrobiłem wszystko, żeby móc kierować pionkami. Czas pokaże, komu będę musiał dać mata. Tak tohle było teraz rozhodnie zajmowało. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś wartościowego. Szkoda, że już więcej nie mogę użyć artefaktu. Zostało niewiele mocy. Rozumiem. Dzięki za współpracę. Jo? Jo, ale to není to, co jsem pětkrát chtěl, takže... Já je chci zabít o všechny, takže... Nikdo nic nedostane. Tak a správná odpověď bude, nedovolím vám tu věc vzít. Jelikož takováhle věcička si jen tak Nilfgaardu nedává, takže... I totálně rozbijeme. Vyvězáš tak doufám, kruci, dva mágové proti Geraltovi. Zabieraj svoje pieniądze i odejdź. Vezme pieniądze i artefakt. Tego nie było w umowie. Bo nie wiedziałem, że go znajdziecie. Wiesz za dużo, to prawda. I nie zmuszaj mnie, żebym musiał temu zaradzić. Spokojnie. Każdy dostał to, czego potrzebował. Tyle, że jak na mój gust, potrzeby Nilfgaardu są zbyt duże. No, w naszym mutancie obudził się patriota. Cofnijcie się. Życie to ciągłe podejmowanie wyborów. Każdy ma prawo popełnić samobójstwo. Tak, tohle bude sranda. Dva čarodějové naraz. Tentokrát už to bude mnohonásobně větší. Tak, jeden, co má jistým způsobem oheň. Tak počkejte, vás tady kuchnu. No, pořádně ho poprav, Geralte, jen se s tím nemyj. Dobrý, jeden je tuvej, teda možná jeden tuvej. Pak netuším, jak je to na tom telec ten. Tak. Pořádně, ježišmarja, jo, ok, dobrý. Je vidět, že tyhle ty mágové jistým způsobem, jo, to kolečko nefunguje, ono to nefunguje přímo na ty parchanty správně. Kurci, Geralte, nezemři tady, Kven musíme využívat. Tak jo, máme tady dva mágy, který jistým způsobem buď spamujou v samý kouzla, a fakt netuším zdali, jestli to vůbec přežiju, takže nevím. Fakt netuším, tyhle ty skurvený hovadiny. Oni taky používají skurvený kven, ale dobrý, to nechci play. Tak dělej, zabijem toho posledního. By byl jeden. Kven. Ona používá furt tyhle ty firebally. Tak. A je to. Easy, pomstili jsme se a nikdo nedostal nic. Díky bohu. Co máš u sebe ženská, nic? Ne, počkej, nějaký lejstra, nějaký orény. Jenom orény, 13. Zdali to bylo vůbec jejich, to je jedno. On bude mít u sebe nějaký dobrý věcičky, jo, čtvrté zápisky. Notatka Derheny dotycząca księgi procedur mutacyjnych. Jo, jak jinak.
To byly teda ty zápisky, máme, můžeme si je nejspíš ještě nějakým způsobem přečíst, jo, to byla ta hovadinka. Jo, pak tady byl zápisek číslo 1, zápisek číslo 2, na 3, 4 a 5, jo. Jo, a to je tak asi všechno, co jsme tak mohli tady asi podle mě přečíst, krom teda těch hovadin, ale tak to je všechno. Dobrá, tak jo, máme použít ten skurvenej předmět, tak se koukneme. Na Radovida jsme se podívali, tak bych se celkem rád podíval na Marigolda. Nevím proč, prostě ten parchant mě celkem zajímá. Opověz mi ještě raz, to mě podněca. No jak jinak, já to úplně věděl. Vybraliśmy się z Geraltem do Vergen, gdzie mój kochany przyjaciel natychmiast wpadł we wszystkie możliwe tarapaty. Tu mnie pocałuj. Tak, dobrze. A jak wiadomo, prawdziwych przyjaciół nie wolno zostawiać w biedzie, więc pomogłem mu. A teraz tu. Nie tu, tylko... O, dobrze. Przeżyliśmy niejedną przygodę. Uczestniczyliśmy w sądzie nad księciem Stenisem. Naprawdę? Potem Geralt przedostawał się przez mgłę upiorów. A ty? Ja miałem inne zadania, równie odpowiedzialne. Zresztą nie będę wszystkiego zdradzał, bo chciałem skomponować na ten temat cały recital. A teraz pocałuj mnie tutaj tylko mocno. O tak. Krucina, to je prostě, no jasně, to je prostě já jednoduše Marigold. Tak co Vernone, co máš ty na mysli? Od kilku dní jdeme tropem Wiedźmina. Wiem, że pokumał się z Jorvetem. Mam ich zlikwidować? Konetabl Natalis uważa, że nie jest to konieczne. Masz rozkaz przeprawić się ze swoimi ludźmi na południowy brzeg Jarugi. Po co? Konetabl podejrzewa, że cesarz skoncentrował duże siły w pobliżu granicy. Sprawdź to. Tak jest. Parada. Takie ono. Aradovida jsme už viděli, a co Saskia? Zadbałam, żebyśmy miały w Lokmuin zaufanego kucharza. Tutaj nikt nie dosypie ci trucizny do kielicha. Nie mogę siedzieć i obiadać się w spokoju, kiedy Filipa jest w lochu. Bez względu na to, co się dzieje z Filipą, musisz się zachowywać, jak przystało na królową. Moja pozycja wyklucza troskę o przyjaciół? Filipa sobie poradzi. Zresztą, nawet gdyby jej się to nie udało, jestem pewna, że jej ostatnim życzeniem byłoby doprowadzenie naszego planu do końca. Dlatego jedz, bo na obradach musisz być w pełni sił. Czeka cię bardzo odpowiedzialne zadanie. No, tak się nie przyda. A to je tak všechno, co jsme tak tady mohli asi tak vidět, protože bez toho, abych to nějakým způsobem, no jednoduše, pokud bych si vybral jednoduše hnedka tu první odpověď a oba dva všechny hnedka kuchnul, tak už se nemohli vidět to poslední a takhle to bylo, takhle to je vždycky, no. Dobrá, tak jo, to je vše, co jsme tady asi tak mohli najít. Ty na krom orénu, počkat, něco tu vidím. Co pak tu máš hezký, jo, nějaký bylinky kůže, co to tady máš. Orénoš, no jo, ještě něco. Ne, měsíční runa a tohle ta skurvená věc. Já mám pocit, že tyhle, že ta jedna runa bude dobrá, ale to je tak asi všechno, co tady asi možná vidím. No dobrá, tak jo, vypadá to, že jsme tak nějak našli tady všechno. Zabil jsem je oba dva, což byl můj od začátku celý můj plán. Měsíční runu mám, modrou meteorologickou bordu taky. Dobrý. Tak zase, že můžeme klasicky zdrhnout, teda myslím si, že nahoru by mohl být nějaký teleport, ne? Klasicky projdeme dveřma a bude tady, že jo? Doufám, že jo. Prosím, já ti tady teleport, já to nechci šlapat nahoru. Jo, je tady. Vrátit se na povrch, prosím, pěkně. Tak, děkuji pěkně, jo jo. Tak, samozřejmě jak jinak, máme tady ještě nějaký zakázky ohledně těch hrličů a nějaký ty hovadinky a no, bude toho strašně hodně. Nicméně to bude vše pro dnešní epizodu. Haha. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud nechcete propásnout další část této Let's Play série, nezapomeňte na odběr a uvidíme se příště u další části. Tak čus.